Cześć, ja jestem Sarczy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Super Mario 3D World na Wii U. I na początek, zanim będziemy kontynuować przechodzenie sobie trzeciego świata, to chciałem jeszcze coś sprostować, dlatego że komentarz jednego z widzów pod ostatnim odcinkiem mnie nieco zastanowił, jeśli chodzi o to, co mówiłem w temacie przechodzenia gry na 100%. Wówczas mówiłem, że prawdopodobnie jednak nie potrzeba skakać na szczyt tych flag w każdym z etapów, żeby przejść grę na 100%, ale jednak zgodnie z sugestią tego widza, niestety nie pamiętam twojego nicka, więc wybacz, ale zgodnie z twoją sugestią zajrzałem sobie tutaj i rzeczywiście widać, że mamy tutaj na tej liście osiągnięć także właśnie tą złotą flagę, którą się odblokowuje właśnie za dostanie się na jej szczyt po prostu, bo zwróćcie uwagę, tutaj mamy drugi świat i w pierwszym, drugim i piątym etapie nie mam tej złotej flagi, więc to oznacza, że tam nie wbiłem się na jej szczyt, więc tutaj moje sprostowanie jest takie, że właśnie aby grę przejść na 100%, to musicie nie tylko zbierać zielone gwiazdki i stemple, ale również dostawać się na szczyt tych tutaj właśnie flag, więc to taka, myślę, dość ważna informacja. Rzeczywiście, coś podobnego chyba było w Super Mario 3D Land na 3DS-a. Ja już, kurczę, jakoś tego nie pamiętałem kompletnie. Przechodziłem tą grę, myślę, że jakiś rok temu. No i dobra, mamy tutaj walkę z minibossem. I zagram sobie teraz Toadem dla odmiany. A to skubani jak teraz unikają. Zagram sobie dla odmiany Toadem, dlatego że ostatnio już chciałem zagrać. Ostatecznie w tym ostatnim poziomie zagrałem też księżniczką Peach, bo się okazało, że warto było to zrobić. No ale dobra, widzę, że bez problemu udało się pokonać tego minibossa. Wystarczyło naskoczyć na tych trzech czarodziejów i mamy to z głowy. No i cóż, przejdziemy za chwilę sobie do kolejnego etapu. Tak jak pamiętacie, postanowiłem ten trzeci świat podzielić na dwa krótsze odcinki niż taki jeden długi, około 45-minutowy, a może nawet 50-minutowy. Dlatego, że no to jednak w przypadku platformówki lepiej jest takie nagrywać krótsze odcinki, moim zdaniem. Bo wiadomo, nie ma tutaj żadnej fabuły i ciekawiej się, myślę, ogląda takie krótsze, bardziej zwarte materiały. Zobaczę jeszcze, jak to będę robić w przypadku kolejnych światów. Też będzie zależało od wielu czynników, ale na pewno jeszcze będę nad tym myślał. Myślę, że od czasu do czasu po prostu będę puszczał jeden odcinek, w którym przejdę cały świat. Aj. A innym razem jeden odcinek, a raczej dwa odcinki, w których to cały świat ukończę. Tutaj chcę zawsze sprawdzić, kurczę, te drzewa, bo często bywa tak, że dostajemy za to jakieś gwiazdki, ale nie tym razem. Tutaj teraz ktoś wyskoczył. Czekajcie, weźmy sobie w ogóle kwiatka. No i dobra, schodzimy. Nie ma też co zwlekać, bo ja tak... A, i tam na końcu widziałem coś jeszcze, wiecie? Powiem wam, że wydawało mi się, że tam na końcu była jakaś platforma i chciałem z powrotem tam się udać od początku tego etapu, ale jednak się pomyliłem. Jednak tam żadnej platformy nie było. Więc okej, w takim razie ruszajmy dalej. Niepotrzebnie robiłem to cięcie. Tutaj spróbujemy się dostać i zdobyć sobie coś. Ach, kurczę. Akurat ten grzybek najmniej istotny dla mnie. Przejdźmy sobie tędy. Kurczę, tam kusi, żeby się dostać, ale to by się przydał strój kotka, którego teraz niestety nie mam. Wow, te ryby też tutaj aż dopływają. Muszę uważać. Oczywiście tutaj pod wodą poruszam się dużo wolniej. Mogę sobie swobodnie pływać dość. Tutaj mogę jeszcze przejść, ale to tylko mnie wyniesie na drugą stronę. Dobra. Zejdźmy w takim razie jeszcze tutaj na dół. Akurat w Super Mario 3D World nie mamy czegoś takiego jak ograniczony zapas tlenu, tak jak w Donkey Kong Country Tropical Freeze, w grze, którą wam ostatnimi czasy pokazywałem. Więc tutaj się nie musimy martwić o to, że trzeba się jakoś spieszyć. Pomijając oczywiście fakt, że każdy etap jest na czas, jakby nie patrzeć. O, żeż kurde, miałem tam jeszcze przejście, no. Aha, mogę jeszcze wejść, dobra, myślałem, że już ta woda się na stałe obniżyła. Ale dobra, mamy w takim razie pierwszą zieloną gwiazdkę i ruszajmy teraz po kolejne. Mamy jeszcze sporo czasu, mam nadzieję, że zdążymy, chociaż równie dobrze ten etap może być długi. Kurde, tam miałem przejście. Ale tam akurat chyba były tylko monety, wydaje mi się, że nie było żadnego sekretu na górze. Chociaż też tak się nie przyjrzałem, szczerze powiem. Będę musiał to sprawdzić jeszcze na nagraniu. Mam nadzieję, że niczego tam rzeczywiście nie ominąłem ciekawego. O kurczę, teraz chyba tutaj nic nie zrobię, powiem wam. A nie, w ten sposób mogę.
dobrze, bo teraz mogę ich załatwić. To też niszczymy. No i dobra, nic poza tym, ale przynajmniej teraz będę mógł strzelać do wrogów także pod wodą. Trzeba uważać, żebym znowu nie oberwał, bo później będę musiał znowu latać, raczej pływać bez właśnie tego ulepszenia. Dobra, jeszcze popłyńmy na górę, bo tutaj może coś być. O właśnie, widzicie? Mamy stempelek. Bardzo fajnie. Jeszcze z tej strony może coś ciekawego. O proszę. Mamy znowu tą skrzynię. Wow, tam jeszcze coś było, widzieliście? Czekajcie, czekajcie. Ukryta skrzynia, dokładnie. Akurat w tym przypadku nic wielkiego nie otrzymałem, ale... czasem warto nawet właśnie takie rzeczy sprawdzać, jak widać. Dobra, w takim razie płyniemy dalej. Tutaj trzeba uważać, przez te obręcze przepłyniemy. O, przydałoby się te ryby tutaj załatwić. O, właśnie. Patrzcie, tu jeszcze zniszczyć. Dokładnie tak. I to chyba mogłem zniszczyć tylko za pośrednictwem właśnie tej skrzyni specjalnej. Dobra, tutaj zbieramy jeszcze monety. I zanim wyjdziemy, to jeszcze zbiorę sobie też zegar, który jest tutaj na koniec. Pod wodą. O, proszę, dodatkowe 100 sekund. Powinniśmy zdążyć spokojnie. Wciąż na szczęście działa mi ta skrzynka wypuszczająca tę kulę. Mam nadzieję, że podziała jeszcze trochę, bo przydaje to się rzeczywiście, żeby posuwać się dalej do przodu bez większych problemów. Dobra, już nie będę zbierał tak koniecznie tych wszystkich monet. One nie są potrzebne do ukończenia gry na 100%, a jednak to też przedłuża czas właśnie przechodzenia danego etapu. No i teraz pytanie, czy kurczę nie ominąłem tutaj gdzieś ostatniej gwiazdki, no bo widzicie, teraz nie widać nigdzie. Tutaj z kolei nie wejdę chyba, no bo potrzebowałbym stroju kota. Możliwe, że tam by coś było właśnie, jakaś gwiazdka ewentualnie, no ale teraz się o tym nie przekonam. Teraz muszę po prostu już zakończyć sobie ten etap. No bo tak, nie wejdę tam na pewno. Po prostu jak widzicie, w przypadku niektórych etapów, żeby przejść na 100%, to naprawdę potrzebne jest posiadanie jakiegoś stroju. Konkretnie stroju kota oczywiście, który daje najlepsze atuty. No bo możemy się wspinać po ścianach, no to mógłbym tam się dostać na górę, a dodatkowo mógłbym bez problemu też dostać się na szczyt tej flagi. Tutaj nie było to możliwe bez takich ulepszeń, no bo Toad nie skacze tak wysoko. Zresztą nawet Luigi tak wysoko nie skacze, więc to by nie było możliwe. No i okej, w końcu powrócę sobie za chwilę do postaci Mario, dlatego że jednak tą postacią najbardziej lubię grać, ale w poprzednim odcinku chciałem wam znowu pokazać kolejne postacie. Inne postacie właściwie, bo już wszystkie wam wcześniej pokazałem. Ale nie zmienia to faktu, że najbardziej lubię Mario tutaj. Dobra, nie będę nawet czekał, tylko postaram się losowo wybrać i proszę bardzo, miałem nawet trochę szczęścia. I pewnie dwa życia otrzymam, tak jest. Ciekaw jestem, czy kiedyś mi się uda tutaj cztery takie same ikonki wylosować, to wtedy otrzymamy 777 monet, a więc 7 żyć. Dobra, przechodzimy tutaj dalej. Najpierw sprawdzimy sobie ten etap tutaj. Etap 3 i 6, czyli to jest ten następny, tak? Tutaj sobie zmienimy na Mario. Najwyższa pora, w końcu to jest gra o Mario, więc grajmy najwięcej Mario. Tutaj przejście. O proszę, mamy dzwoneczek. Więc mamy strój kotka. Co my tu mamy? Patrzcie, jakiś tor wyścigowy w stylu troszkę Mario Kart. W ogóle też w najbliższym czasie, w maju bodajże, wychodzi gra Mario Kart 8. Jest to taka też odsłona specjalna serii Mario, w której ścigamy się takimi go-kartami. To była gra, która swego czasu taki... wow! No, nie, 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 wejdź mi na górę! Ja cię kręcę. No i dobra, tutaj na dole okazało się, że była gwiazdka, tak jak myślałem, że coś tutaj może być. Straszny fail tutaj z mojej strony, że spadłem, no ale okej, próbujemy teraz jeszcze raz. Wejdźmy tutaj jednak na górę, bo tu jest bezpieczniej znacznie. I nie dokończyłem wam jeszcze. Mario Kart 8 to jest kolejna odsłona takiej bardzo znanej serii, w której właśnie ścigamy się go-kartami. To jest bardzo fajna gra, żeby pograć sobie ze znajomymi.
na podzielonym ekranie, bo jest właśnie tam taki tryb, gdzie każdy z czterech graczy nawet może sobie grać na podzielonym ekranie i ścigać się z innymi. I właśnie seria Mario Kart tak naprawdę narodziła taki boom na tego typu produkcje. Później na przykład na konsolach PlayStation, które to właściwie na pierwszej konsoli PlayStation powstała gra Crash Team Racing, którą już pewnie więcej osób zna, bo jednak PlayStation było i jest bardziej znaną konsolą niż kolejne konsole Nintendo. Więc tutaj się domyślam się, że właśnie więcej osób kojarzy Crash Team Racing również. Grę, którą zresztą będę musiał wam prędzej czy później pokazać w retro wspominkach, czyli w mojej takiej serii, którą ostatnio troszkę zaniedbałem z braku czasu. Serii, w której pokazuję wam gry retro, okej. Zbierz, kurczę, widzieliście, jak mało brakowało. Dobra, udało mi się w ostatniej chwili dosłownie zdobyć teraz gwiazdkę. Nie mogłem sobie odmówić, po prostu wczytałem sobie. Znaczy, zginąłem specjalnie i rozpocząłem od nowa. No bo chciałem koniecznie właśnie tą gwiazdkę zdobyć. Tutaj z kolei widzę, że mamy jeszcze stempelek na górze. Spróbuję go zdobyć, muszę się tylko tutaj odpowiednio rozpędzić. Ajajaj, teraz może być problem, szczerze wam powiem. Kurczę, jeszcze bardziej się rozpędzić trzeba. Kurczę, naprawdę może być teraz problem, czekajcie. Skaczemy. No i naprawdę, kurde. Wejdę na górę. Zrobię to troszkę inaczej. Teraz tutaj skaczemy. Nie, na pewno da się to zrobić, tylko że muszę odpowiednio przeskoczyć. O, właśnie. No, tylko że teraz pod złym kątem przeleciałem. Ja cię kręcę, no jeszcze się nie udało. Jeszcze raz muszę spróbować. Muszę po prostu być na środku mniej więcej tych trampolin, żeby tutaj coś móc zdziałać. O, właśnie, udało się i warto było, bo mamy stempelek i jeszcze tylko pozostaje zdobyć dodatkową gwiazdkę zieloną. Tam jest na górze! Kurde, ja ją koniecznie muszę zdobyć, mam nadzieję, że mi się uda tutaj wdrapać. Tak jest, całe szczęście. No i możemy teraz z czystym sumieniem kończyć etap, a jakżeby inaczej. No a jeśli chodzi o te Mario Kart, to mówię wam o tym dlatego, że zastanawiam się nad zakupem tej gry w dniu premiery i być może właśnie pokażę wam tą produkcję, jak już będzie jej premiera. Tak jak mówię, jest ta premiera w maju, bodajże pod koniec maja. Jeszcze nic nie obiecuję, ale jeśli grę sobie zdobędę, no to na pewno wam zaprezentuję ją przynajmniej w kilku odcinkach. Bo też chciałbym wam pokazać właśnie różne gry z Mario, nie tylko platformówki. Bo gier z Mario jest naprawdę mnóstwo i różnych ich rodzajów. I też warto właśnie to zaprezentować, tym bardziej, że nie wszystkie osoby w Polsce zdają sobie sprawę właśnie z istnienia tak naprawdę tych innych gier z Mario w roli głównej. Więc myślę, że taka prezentacja też by była dobra, no ale to wszystko zależy od tego, czy uda mi się tą grę zdobyć po prostu. A tymczasem rozpoczynamy sobie etap 7 w trzecim świecie. O proszę, i tutaj mamy też bardzo fajny patent, już obecny w Super Mario 3D Land na 3DS-a, ale jeśli nie graliście w tamtą grę, to pewnie będzie to dla was nowość, że tutaj mamy taką właśnie takie strzałeczki i w zależności od tego, gdzie będziemy, no to poleci nam to w wybraną stronę. Więc tutaj też będzie to wykorzystywane na przykład w tym etapie, a pewnie i w kolejnych. Bardzo fajne jesienne klimaty, jak widzicie. Okej, tam mi pokazuje mój cel na dole. Tu się jeszcze mogę oczywiście rozejrzeć, zobaczyć jak to wygląda w całości. Ale dobra, przejdźmy dalej, bo też nie ma czasu zbytnio. Prędzej czy później ten czas się też zakończy. Mamy kwiatka, ale jednak zostanę przy tym dzwoneczku. Dobra, kwiatek tym samym przeszedł do ekwipunku. I niech tak zostanie. Zobaczmy najpierw z tej strony, co my tutaj mamy. Jakiegoś nowego przeciwnika mamy. Najpierw na niego naskoczyłem, żeby już nam nie przeszkadzał. Dobra, chyba mam nadzieję, że w tej wodzie nic nie zgubiłem. Chociaż możliwe, że tam, kurczę, mogło się coś ukryć. No, ale już nie będę teraz tego sprawdzał, żeby też czasu nie tracić. Możemy, kurczę, później na koniec etapu nie zdążyć w końcu. No i ruszajmy dalej. Tutaj widzę wykrzyknik. Aha, i to nam przełączyło trasę. Możemy dzięki temu tutaj przejechać i dostać się tym samym tutaj. Chociaż akurat w przypadku stroju kotka mogę nawet z wody, jak widzieliście, przeskoczyć.
Dobra, tutaj ostrożnie na tych przeciwników. I jak ja mam teraz zrobić to, żeby doskoczyć tutaj? Czekajcie, wydaje mi się, że mogę normalnie wskoczyć na to. Tylko uważajmy. Dobra. I jedziemy w tę stronę w takim razie. Dobra, i dzięki temu przełączyła nam się trasa i możemy jechać dalej. Akurat czegoś takiego z tym przełączaniem trasy nie było w Super Mario 3D Land, z tego co pamiętam, więc to już jest jakaś nowość. Bardzo fajnie. I tutaj mamy pewnie ukryte przejście, gdzie zdobędziemy zapewne dodatkową gwiazdkę, jak znam życie. Okej, zjeżdżamy tutaj na dół, starajmy się zbierać wszystkie monety. No, nie uda mi się to, ale może gdzieś tutaj będzie... O, właśnie. Tak myślałem, że będzie gwiazdka na samym dole i rzeczywiście. Pierwsza gwiazdka, więc na razie nic nie ominęliśmy, na szczęście. No, chyba, że gdzieś się znalazł tempel na początku, ale zobaczymy jeszcze dalej. Mamy checkpoint. Sprawdźmy jak zwykle te drzewa. O proszę, tym razem akurat wyskoczyły monety. Dobra. No, a w tym przypadku nic ciekawego. Okej, tutaj szybko zabiorę sobie coś, ale widzę, że nic ciekawego poza monetami. Dobra, jeszcze poczekam i zniszczę te bloki, bo czasem też w nich coś bywa ciekawego. W tym przypadku tylko monety. Dobra, jedziemy dalej. Oho, i tutaj się muszę pospieszyć. Kurde, nie wiem, czy zdążę teraz, jak zrobiłem taki błąd, ale zobaczymy. Jazda, jazda, jeszcze jedno. Ach, nie zdążyłem. Kurczę, szkoda. Wiecie co, chyba znowu zrobię cięcie, żeby się tutaj wycofać. Dobra, mam nadzieję, że teraz się uda. Już bez takiego błędu jak wcześniej. A, tylko kurczę kwiatek. Nawet niepotrzebnie w takim razie wracałem się. Ale okej, trudno się mówi. Myślałem szczerze mówiąc, że otrzymam za to gwiazdkę, no ale nie tym razem. Skaczemy znowu na dół. Dobra, i jedziemy dalej w takim razie. Chociaż, czekajcie, możliwe, że tam jest coś, tylko trzeba się schylić. A właśnie, tak myślałem. Nie ze mną te numery, panowie z Nintendo. Ciekawy patent, naprawdę. Okej, tutaj mamy zmianę trasy, proszę bardzo. I tutaj też będę musiał zmienić znowu. Tylko trzeba uważać jeszcze, bo mamy te gąbki nieszczęsne, które trzeba tutaj przeskoczyć. O właśnie. Wow! Orzesz, kurde, już myślałem. Spokojnie, jeszcze sprawdźmy po lewej stronie, ale nie, tym razem tutaj nic nie ma. Tutaj trzeba bardzo uważać, bo możemy spaść. Wow! Spokojnie, spokojnie. I patrzcie, po prawej stronie oczywiście mamy jeszcze gwiazdkę, jakżeby inaczej. Normalnie byśmy polecieli już od razu w lewą stronę, a tak? No i teraz pytanie, czy kurde przelecieć w prawą? Trochę mnie korci. O, 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 patrzcie, patrzcie, tam mamy w takim razie stempelek. Za chwilę sobie go zdobędziemy w takim razie. Trzeba przejść na razie na tę dolną platformę. Ostrożnie, ostrożnie. Aha, tutaj jest blokada, więc nie wylecę. No i teraz spokojnie możemy wyjść już z tego etapu, bo mamy go ukończonego już na 100%. No, oczywiście jeszcze powinienem wskoczyć na szczyt. A właśnie, na szczyt tej, kurczę, tutaj... flagi. Spróbujmy się rozpędzić. Tak jest, udało się. I za to właśnie otrzymujemy złotą flagę, która jest jednym z czynników prowadzących do tego, żeby poziom w ogóle... świat, no poziom w sumie, ukończyć na 100%. Dobra, mamy naklejkę. I zobaczmy co dalej. Czy to już będzie etap zamkowy? Za chwileczkę, za chwilę zobaczymy jeszcze. Tutaj jeszcze się coś odblokuje. Ale to jest tylko przejście dalej. Tam będzie domek Toada. A tutaj już faktycznie jest etap zamkowy. Czyli za parę minut zapewne zakończymy sobie ten świat i ten odcinek. Na razie jeszcze przejdźmy tutaj, bo będziemy mieli jakiś prezencik w domku Toada jak zwykle. Postaramy się znowu wybrać ten mniejszy prezent i zobaczymy, czy po raz kolejny wylosuje nam coś lepszego. Rzeczywiście, widzicie? Jest tego więcej. Dobra, możemy pozostać przy tych power-upach. Mamy zarówno dzwoneczek, jak i strój shopa. Okej, strój shopa też jest bardzo fajną sprawą. To był z kolei mój ulubiony strój w Super Mario 3D Land na 3DS-a, bo właśnie dzięki temu strojowi można trochę unosić się w powietrzu. Tak jak teraz księżniczka Peach może to robić.
Tylko że księżniczka Peach jest najwolniejsza, tutaj Mario jest dalej tak samo szybki, a może wciąż się unosić w tym powietrzu właśnie. Więc to jest fajna sprawa. No i dobra, znowu sobie zagramy jako Mario. I po raz kolejny mamy ten etap, gdzie będziemy gonieni zapewne przez kamerę. Trzeba będzie jak najszybciej podążać do przodu. Więc ruszajmy od razu, nie ma tutaj co nawet zwlekać, bo widzę, że już jest wejście. Ojej, od razu oberwałem. Tutaj mieliśmy, kurczę, gwiazdkę. Wezmę sobie szybko już od razu dzwoneczek, tylko że kurde, coś nie mogę natrafić na ekranie dotykowym, czekajcie. Dobra, teraz się udało. No i cóż, sprawdźmy tutaj wszystko. Mamy jeszcze strój shopa i spadajmy, spadajmy, bo oni mogą nam krzywdę zrobić. Dobra, i do przodu, i do przodu. Jak najbardziej się prawej strony trzymać, to zawsze mamy więcej szansy na to, żeby przejść dalej. Dobra, oberwałem niestety, ale mam za to... Ajajaj, ale mam za to zieloną gwiazdkę, więc bardzo dobrze. Jeszcze raz bierzemy sobie strój kota i ruszajmy dalej. Znowu muszę na tych tutaj uważać. Dobra, załatwieni. Jeszcze... O, żeż, kurde, nie spodziewałem się tutaj tego. No akurat to jest właśnie taka wada, jeśli kurczę... Ajajaj. Jeśli mamy... Jesteśmy jak najbardziej przy prawej stronie, no to wówczas nie kontrolujemy tego, co się dzieje. Co może na nas wyskoczyć za chwilę. To jeszcze najpierw to zniszczę. Właściwie to zniszczą te elementy. Chociaż wiecie co, tam jest jednak dalej przejście chyba, więc najpierw dostanę się tutaj w takim razie. I sprawdzimy sobie to. O kurde, chyba jednak mogłem przejść tam, bo pewnie tam by coś było jeszcze. A teraz co? Kapitan Toad widzę tutaj. O, dał nam gwiazdkę, super. Zastanawiam się tylko, co bym znalazł tam po prawej stronie jeszcze na tym drugim pociągu. Coś mi się wydaje, że byłaby szansa na gwiazdkę. A nie, tutaj wracamy się znowu, czyli nic nie straciłem w takim razie. I patrzcie, że tu jest przejście. A właśnie, tak myślałem. Muszę uważać, bo jedno uderzenie i zginę. Na szczęście udało się gościa pokonać. I teraz tylko dostać się do tej rury. Dobra. No i przechodzimy. Za chwilę pewnie będzie walka z bossem, która nie będzie łatwa, bo jeden raz oberwę i zginę tutaj. Znowu mamy do czynienia z tym pomagierem właśnie Bowsera, naszego głównego przeciwnika. Wow, 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 spokojnie. Znowu naskoczymy na nią. Tym razem jest to ona. Ostatnio był to on. Chyba muszę właśnie na tą skakać, która ma kolorowe te gwiazdki takie, widzicie? Aj, niedobrze, nie udało mi się. Udało się teraz. I to koniec, proszę bardzo. Wystarczyło 3 razy naskoczyć i daliśmy radę. Bez kuchy w takim razie. No i dodatkowo jeszcze mamy etap ukończony na 100%. Bardzo fajnie. Z dużym zapasem, jak widzicie, czasowym. 300 sekund jeszcze do końca, a właściwie to 301. Mamy już wróżkę i za chwilę ją w takim razie uwolnimy. Nie wiem tylko, czy mi się uda doskoczyć na szczyt tej flagi. Może być, szczerze mówiąc, problem. Ale próbujemy. Udało się. Bardzo fajnie. No i w ten oto sposób kończymy sobie świat trzeci. I za chwilę odblokujemy 4. Zobaczymy, co od następnego odcinka przyjdzie nam zwiedzać. Jakie etapy, jaką tematykę tychże etapów. Na początku mieliśmy takie fajne zielone poziomy w pierwszym świecie, później były etapy pustynne, teraz mieliśmy zimowe scenerie. No i właśnie jestem ciekaw, jak to będzie w przypadku 4. świata. Niech nam tutaj wróżka odblokuje. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przetransportować się właśnie tą rurą. Zerknąć sobie, co ciekawego mamy w tym 4. właśnie świecie. Wchodzimy. O, patrzcie. Co jest grane? No proszę. To mnie zaskoczyło. Zanim dostaniemy się do 4. świata, to w 3. jeszcze, jak widzicie, mamy coś interesującego. Aż sam nie wiem, co to jest. Poziom 3B. Myślałem, że to już koniec, a tu proszę. Mamy jakiś festiwal, czy coś. Coś mi się wydaje, że tutaj spotkamy Bowsera jeszcze. Wskakujemy tutaj.
To nas przeniesie na arenę kolejną i tam pewnie będzie jeszcze jakaś walka właśnie z Bowserem. Tak mi się wydaje. Wow, no może jednak nie Bowser, ale mamy jakiegoś kolejnego wroga w takim razie. No to poradźmy sobie z nimi. Znaczy z nim. Najpierw musiałem unikać tych ataków. Dobra, i teraz przeskakujemy. Czekajcie, spróbuję wskoczyć na szczyt. Dlatego, że wtedy będę mógł przeskoczyć na tego przeciwnika głównego i odjąć mu w ten sposób energię. Proszę bardzo. I w ten sposób musimy zapewne powtórzyć 3 razy. Bardzo fajnie, że otrzymałem strój kotka przy okazji. Będę mógł teraz oberwać aż 3 razy. No i po raz kolejny czekamy na tych gości. Dobra. Okej, czekajcie. A, w sumie to bym przeskoczył przecież tutaj dzięki temu, że mam strój kotka, bo mogę się wdrapać. Potrzebnie z tego nie skorzystałem. Ale może teraz się uda? O, właśnie. No i jeszcze raz wystarczy na niego naskoczyć zapewne i to powinno załatwić sprawę. Walka, jak widzicie, bardzo prosta. Dobra, skaczemy. Teraz tutaj na górę. O, na tego nie skoczymy! Bo on, kurczę, mógłby nam odjąć energię. Zwróćcie uwagę, że nie miał tego talerza. Chodź na górę, wchodź. Aj, nie doskoczę już teraz. Dobra, spokojnie, spokojnie. Bo jak tak będę zwlekać, to nie zdążę w końcu go pokonać. Teraz się udało. I oczywiście sprawa już załatwiona finalnie. Proszę bardzo. Oczywiście zbierzmy wszystko, co się da. Przede wszystkim gwiazdkę, ale również przydadzą się monety. Dobra, jeszcze tutaj. No i wyjdźmy stąd. Zobaczymy, czy to wszystko, czy jeszcze będzie jakiś twist fabularny. Jeszcze musimy zakończyć ten etap finalnie, czyli wskoczyć sobie na szczyt tej flagi. Zróbmy to. Myślałem, że spotkamy Bowsera właśnie, sądząc po tym znaczku, tutaj nawet na tej fladze, ale jednak nie tym razem. Kolejny jakiś jego sługus, który przyszedł się z nami zmierzyć, ale to mu nie wyszło. Każdy musi przegrać z Mario, tak jest. No i myślę, że teraz już naprawdę ostatecznie zakończyliśmy sobie świat trzeci, no bo wątpię, że jeszcze się coś odblokuje. Dobrze, że nie kończę tych etapów od razu po przejściu świata, tylko dopiero jak przejdziemy sobie na następny świat, bo tak to bym niefortunnie zakończył, kiedy tutaj jeszcze ten etap się przecież zaliczał do trzeciego świata właśnie. Zwróćcie uwagę. No i dobra, wreszcie będziemy mogli przekroczyć już do końca tą rurę. I proszę bardzo, znowu bardziej w stylu tych pustynnych etapów, jak widzicie. Chociaż mimo wszystko na pewno będzie to coś innego niż drugi świat. Więc już Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to możecie go ocenić. Napiszcie też jakiś komentarz. I do usłyszenia w następnym materiale Super Mario 3D World. Cześć!